Siemanko, siemanko moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zaraz ja się wybieram do urzędu, bo mam pewną sprawę do załatwienia, dziewczyny jeszcze śpią. Wybieramy się dzisiaj do Saarbrücken na mały shopping. One dojdą do mnie, spotkamy się na stacji i takim oto widoczkiem, tradycyjnie, nic nowego. Witam się z Wami jeszcze raz i zapraszam na tego vloga. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co do mnie przyjechało z Polski. Taki rarytasek, blok czekoladowy, słuchajcie, z żurawinką, z ciasteczkami, nie wiem, czy to chyba nawet śliweczki też są. No pyszności, pyszności. Tak, wiem, mogłabym sobie zrobić sama, ale taki prezencik to jest najlepszy prezent na świecie. Już wczoraj próbowałam, zaraz jak dziewczyny przyjechały. No, w dupę pójdzie, powiem Wam, w dupę pójdzie, ale to nic, na takie przyjemności też trzeba sobie pozwolić od czasu do czasu. Będę starać się dozować. Mam nadzieję, że szybko tego nie zjem. A jak wyjdzie, to się okaże, bo jest przepyszne. A propos prezentów, które jeszcze dostałam, jak tu widać, świeczuszki, jedna jest taka i do tego jeszcze były maseczki i tutaj od córci winice Toskani, no obie pachną przepięknie i oprócz tego córuś moja kupiła mi właśnie taką oto książeczkę, pięknie wydana, tak się prezentuje, no cudo. Uwielbiam tego rodzaju wydania książek, aż się chce czytać. Ja jestem z tych osób, nie wiem jak Wy, że najpierw czytają książkę, później oglądają film, ale że ten film oglądałam lata świetne temu, więc raczej większość zapomniałam, więc będzie się dobrze czytało. Do tego jeszcze były maseczki, ale pomieszałam razem już z moimi i nie chcę teraz oszukiwać, które dostałam, a które nie. Ale w każdym bądź razie jeszcze były do tego maseczki. Także dziewczyny, dziękuję Wam bardzo, jak one mnie dobrze znają. Książka, świeczuszka, maseczka na twarz. Czego chcieć więcej? Jedynie czas wolny, żeby poczytać. Dobra, szykuję się na wyjście. Zeszliśmy do sklepu The Pond. Zobaczymy, czy coś fajnego tutaj znajdziemy. Znaczy lampeczki to już powiem Wam, że znalazłam. Ale co nam się nie bardzo podoba? Z takim, nie wiem, czy będzie widać dobrze, motywem złotym. Zobaczymy. Tam mi się podoba. 4,99, ok. Idziemy dalej. Wazoniki. O, to mi się podoba. Aż sprawdzę cenę. 34,99. No, tanio powiem. Szczerze tu nie jest, ale jest takie ciekawe rzeczy, powiem. Można coś tu wybrać. Nie powiem, że nie. Dobra, idę do dziewczyn. Co one tu? A, świeczuszki. Ajej. O, śmierdzi. Mamy dekoracje. Dyfuzory, nie dyfuzory. No, cudawianki. Nie
przyszłyśmy z dziewczynami do księgarni. Szukają książek w języku angielskim. I jak na razie patrzymy, że coś pozmieniali. Musimy przejść chyba na dół. O, jakie piękne wydanie. Dobra, zahaczamy o Zarę. Zobaczymy, co tu ciekawego jest. Ja już widzę, że nic ciekawego nie ma. Nie no, co ty? Nie chcą się nagrywać. No trudno, trzeba za... A nie, to chyba niemieckie. Trzeba uszanować. Zobaczymy, co tu mają. Nie, to jednak męskie tutaj. To nie dla mnie. A młodzieżowa, ja muszę zjechać na dół. Słuchajcie, mój świat. Wejdziemy, zobaczymy, co tutaj mają. O Jezus, o jak tu pięknie pachnie. Thank you.
pamiętacie, co upalowałam w Saarbrücken z dziewczynami, jak byłam? Byliśmy oczywiście w Primark. Kupiłam sobie taką świeczuszkę, proszę, tak kształt pupci. Spodobało mi się, że czarna jest ta forma i pachnie przepięknie. Kosztowało 5 euro. Będzie mi pasowało akurat na tych białych mebelkach. I do tego upolowałam jeszcze sobie dresik. Już wcześniej go oglądałam, ale nie byłam przekonana do którego koloru, jaki wziąć, jaka forma bluzy. I w końcu wzięłam taką kangurkę. I jaki kolor? Zaskoczę Was, proszę bardzo, zielony. Ja nie wiem, miałam jakiegoś fioła na punkcie teraz tego zielonego. No ale no trudno. Spodobało mi się, wzięłam, dobrze się w tym kolorze czuję, więc czemu nie? Do tego są również spodnie. Takie troszkę luźnawe, w gumkę, ale to nic, jak wspomniałam, po domu. A do tego jeszcze byliśmy w Laszu i kupiłam, oczywiście, zaraz Wam pokażę, pierwsza kula o kształtu róży i zapachu również. Jezu, uwielbiam, uwielbiam. Już nie mogę doczekać, kiedy wykorzystam ją. O Jezus, żebym jeszcze nie popsuła. Druga to jest taka ogromniasta, nie wiem jaki to kolor, czarno-fioletowy, jak taki aksamit wygląda. Też pachnie przepięknie, ale ten zapach, nie wiem, trudno mi jest go opisać, ale mi odpowiada. Się zastanawiam, czy nawet nie zużyję jej na trzy razy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i już się upierdzieliłam. Poczekajcie, chyba tu ma chusteczkę, to sobie przetrę. I dzisiaj byliśmy na jedzonku na mieście, w żurnalu. Zeszliśmy sobie do tradycyjnie Teddy'ego. I kupiłam dwie dynie. Jedna jest taka ze złotkiem. I się zastanawiam, czy te złotko nie przemaluję, bo mi kolorystycznie nie pasuje. Chyba, że zostawię. No nie wiem, zobaczę, jak mi czas pozwoli. A druga to jest właśnie taka karbowana, troszkę mogę powiedzieć. Też mi się spodobało. I się zastanawiam, czy nie dokupię sobie jeszcze jednej tej. Bo później będę miała dużo więcej miejsca do dekoracji. To jeszcze się zastanowię. Nie wiem, czy w ogóle mi się opłaca tutaj na te mieszkanie coś przystrajać, ale no chociaż tak troszkę, żeby było milej, jakby nie było, jeszcze cały miesiąc będę tutaj mieszkać. Przynajmniej taki mam plan. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o takie małe zakupki. Na dziś to będzie wszystko. Chciałam Wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Od razu z tego miejsca chciałam podziękować nowym subskrybującym. Bardzo się cieszę, że daliście mi szansę. A te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, koniecznie to zróbcie. Was to nie będzie kosztowało, a mnie bardziej będzie mobilizować do nagrywania. Widzimy się w następnym vlogu. Cześć!